Angiogeneza jest to formowanie nowych naczyń krwionośnych. Została ona opisana około 40 lat temu i tworzenie nowych naczyń następuje zarówno w rozwoju embrionalnym, ale pierwotnie została ona opisana podczas tworzenia guzów nowotworów. I normalnie guz nowotworowy nie może urosnąć do rozmiaru większego niż 1 mm bez naczyń krwionośnych. Dopiero wrastanie naczyń krwionośnych do guza pierwotnego powoduje to, że guz może rosnąć. Tworzenie nowych naczyń jest dość skomplikowanym procesem i jest związany z różnymi mechanizmami. Głównie odbywa się ono poprzez tworzenie z naczyń krwionośnych, które są już obecne wokół guza nowotworowego i odbywa się poprzez pączkowanie komórek śródbłonka. Wydaje się, że istnieje bardzo dużo badań na ten temat, zarówno badań podstawowych, jak i są stosowane leki kliniczne, że zahamowanie procesu angiogenezy powoduje zanikanie naczyń już obecnych w guzie nowotworowym, jak i równocześnie proces postępu choroby. To jest o guzach, natomiast angiogeneza może być jako pozytywna i negatywna. Czyli są na przykład choroby, w których stymulacja angiogenezy jest czymś pozytywnym i na przykład taką chorobą mogą być na przykład demencje czy na przykład zawał mięśnia sercowego, choroby niedokrwienne kończyn, czyli wszystkie powikłania miażdżycy, w których zanikają małe naczynia i należy dążyć do stymulacji angiogenezy. Innymi chorobami, w którym na przykład występuje nieprawidłowa angiogeneza, czyli to są na przykład choroby nowotworowe, czy zaburzenia widzenia związane z cukrzycą.